Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj będzie hollum peksowy. Naprawdę super, super z nowej dostawy. No niestety z nowej dostawy, ale za to będą naprawdę super perełki. Będzie dużo sukienek z naturalnych tkanin i to sukienek takich właśnie na tą pogodę, na upał, na gorące lato. Będą piękne koszule, naprawdę dużo koszul udało mi się kupić. No i jeszcze kilka innych drobiazgów, więc zapraszam na ciąg dalszy. Oczywiście pokażę Wam te rzeczy w stylizacjach i różne porady modowe przy okazji będą. Także jeśli lubicie taką tematykę, to zapraszam do zasubskrybowania koniecznie kanału i polubcie ten filmik. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Leci czuć lato w powietrzu, kochani. Jak widzicie, ja nawet mam nowy kolor. Trochę zaszalałam. Jestem w super humorze, bo ja bardzo lubię takie subtelne, może nie subtelne, zależy jak dla kogo, efekty kolorystyczne. W ogóle lubię kolory i kolory wprawiają mnie w dobry humor. Jestem ciekawa, jak Wy macie. Piszcie koniecznie, jeśli chcecie się wypowiedzieć i pogadać ze mną. Przy okazji tych upałów chciałam Wam też przypomnieć, żebyście pili dużo wody, nie cukrowanej, żadnych napojów gazowanych. Nie powinno się pić w takie upały, bo efekt jest przeciwny do zamierzonego, czyli nie nawadniamy się odpowiednio, a dajemy sobie dużo cukru, obciążamy swój organizm. W ogóle przeszłam na bardzo lekką dietę ostatnio, zobaczcie tam przebitki moich potraw, głównie warzywa, jakieś dodatki, oczywiście też białkowe, żeby organizm miał z czego czerpać, ale doradzam Wam też właśnie lekką w lecie dietę i żeby się troszkę odciążyć, żeby troszkę się oczyścić. No i nie dawać sobie dodatkowej pracy dla organizmu, trawienia jakichś ciężkich rzeczy w upały. No niestety często w takie upały właśnie grille się organizuje, gdzie się jest spożywać ciężkie rzeczy. No nie jest to najlepsze dla nas, ale wiadomo, każdy robi to, co lubi. Ja Wam tylko pokazuję moje inspiracje, może ktoś się też zainspiruje, żeby trochę lepiej się odżywiać w lecie. Bo ja się właśnie tym sposobem motywuję, robiąc sobie dobre jedzenie, ale lekkie. Słuchajcie, naprawdę mam piękne rzeczy, nie mogę się już doczekać. Zacznę od takich drobiazgów, bardziej drobiazgów. Pokażę Wam najpierw spodenki. Kupiłam sobie spodenki z jedwabiu. Chyba jedwab z wiskozą one zawierają. Są to takie typowo indyjskie spodenki, ale też one są typowo kupione na takie wakacyjne wyjazdy na plażę. Mam bardzo podobny kostium, nie mogę znaleźć tej metki, ale jest na 100%. Bo o jest. Słuchajcie, 70% jedwab, 30% wiskoza. Bardzo ładny wzór, zobaczcie sobie. I mają kieszonki. Są to takie nieco spódniczkowe spodenki i bardzo krótkie, więc naprawdę się nadają tylko na plażę. No i też tak będą używane. Pokażę Wam, bo ta chusta jedwabna, o którą było bardzo dużo pytań, będzie idealnie pasować do właśnie takiego stylu. Ja mam dużo rzeczy w tym kolorze, mam też sukienkę taką, a do tego będę nosić tak jak w stylówce, widzicie, jakieś topiki pasujące, ewentualnie fajną koszulę w takiej kolorystyce z dłuższym rękawem, żeby zrównoważyć krótkość tych spodenek. Ewentualnie można też użyć tej chusty jako bluzki. No jest to jedwab, więc nie jest bardzo gruba. Druga rzecz to jest coś, z czego na pewno się uśmiejecie, bo ja się uśmiałam. Japońskie klapki. Ostatnio miałam kimono, no to teraz przyszła pora na zakupienie klapek. Tak wyglądają właśnie takie klapki tradycyjne japońskie, które się nosi do kimona. Oczywiście to są takie pewnie bardziej turystyczne klapki, ale pokazuję już Wam. Przepraszam za... musiałam je chwycić. Jeśli oglądaliście film Wspomnienia gejszy, chyba tak to się nazywało? Kurczę, wiecie co, że tytuł, nie jestem pewna tytułu, ale w każdym razie bardzo słynny film o gejszy. To właśnie takie nosiła klapki, trochę wyższe, może na wyższym koturnie jeszcze. To są takie bardziej użytkowe, powiedziałabym, ale zobaczcie jak fajnie wyglądają właśnie do kimona. Można się już wystylizować. Kupiłam sobie na nowym towarze, więc no niestety kosztowały powyżej 20 zł, już dokładnie nie pamiętam ile, ale stwierdziłam, że będę miała już klapki po domu i kimono. No i teraz słuchajcie, przyszedł czas na bluzki i koszulę, bo naprawdę dużo kupiłam. Pokażę Wam najpierw piękną, przepiękną koszulę, którą oczywiście zachmęcił mi Wiktor. Patrzcie, jaki materiał. Jest to też znowu jeden z tych ręcznie tkanych materiałów. Naprawdę jest to gruba bawełna.
Jest to girasol. Girasol to jest, o ile dobrze pamiętam, coś z hiszpańskiego. Handwoven. No jest właśnie tak napisane dokładnie, że to jest ręcznie tkana tkanina. I rzeczywiście tak jest. Ja się trochę na tego typu tkaninach znam, więc od razu poznałam, że to jest coś świetnego i naprawdę ta kolorystyka, zobaczcie. Jak namówię Wiktora, to zrobię mu stylówkę w jego takim normalnym stroju codziennym właśnie, bo on taki styl nosi. Kolejna rzecz, słuchajcie, jest niesamowita, naprawdę jest przepiękna. Jest to koszula, bluzka damska marki Binetti. Już Wam powiem skład, bo jest jakiś bardzo dobry skład tej koszuli. Jest to taka trochę grubsza koszula. Rozmiar 0. 100% jedwab, 100% bawełna, słuchajcie. Haha, kto by powiedział, bo naprawdę gruby jedwab i naprawdę gruba bawełna. W ogóle to wygląda bardziej jak wełna niż bawełna, ale jest to taki bardzo, bardzo gruby, porządny materiał. Piękna, niesamowicie piękna, designerska rzecz. Patrzcie, jak mega gruby ten materiał. Totalnie jest nieprzezroczysty, ale czuć, że to jest coś szlachetnego. Jak tego dotknęłam, to od razu wiedziałam, że to jest coś superowego. I bardzo mi się ta bluzka podoba, ale ona jest taka bardziej jesienna. Powiedziałabym, że będzie wyglądać super do jakichś takich już bardziej mrocznych stylizacji. Na lato nie do końca, a dzisiaj to już mierzenie tego to jest koszmar jakiś, więc docencie. Coś do tego fajnego dopasuje. Mogłyby być spodnie takie właśnie lekko rozszerzane, albo spódnica maxi, wyglądałoby to mega. Coś szarego, fajnego, albo khaki by pasowało tutaj. Myślę, że jedwabne spodnie może do tego dopasuje. Zobaczymy, czy będzie pasować. Kolejna koszula jest też piękna. Naprawdę koszule... W ogóle miałam postanowienie, żeby nie kupować koszul, bo wiecie, koszule na nowym towarze to nie jest zbyt opłacalny zakup. No ale nie mogłam się oprzeć po prostu, więc będzie mało opłacalnie, ale za to będzie pięknie. Zara rozmiar M, ale ta koszula jest na tyle szeroka, że spokojnie L-ka. M, no bo to są takie luźne rzeczy, to nie są rzeczy obcisłe, które mają gdzieś tam być taliowane. Ona jest w ogóle nie taliowana i to jest na pewno len, chociaż metkę ktoś wyciął. Patrzcie, jaki piękny kolor. Przepiękny krój koszuli. To jest taki jasny brąz, taki cynamonowy brąz, ja bym to powiedziała. Mi się kojarzy ten kolor właśnie z cynamonem najbardziej. No i naprawdę przepiękna koszula, no cudowna jest. I w ogóle patrzcie, jakie ma guziki na mankietach. Ma taką wielką dziurkę i taki wielki guzik na mankiecie. Piękna koszula z Zary, spokojnie do rozmiaru L. No ale jest naprawdę wow. Do białych lnianych spodni sobie to wyobraźcie. Nawet do czarnych, właściwie do każdych lnianych spodni będzie to pasować. Kolejna rzecz też jest świetna. Aż ciężko uwierzyć, że tyle fajnych składowych rzeczy było, bo naprawdę czasem się trzeba nałazić, żeby kupić kilka fajnych koszul. A tym razem udało mi się to w jednym sklepie, bo to są zakupy głównie zaznaczam, z Elki w Dobczycach. 30% jedwabiu tym razem i 70% wiskozy. Piękna koszula bez kołnierzyka, z taką jakby stójką. Wiecie co, rozmiar niby SM, Copenhagen Luxe marka. Ale też ma szerokość ta koszula. Wcale bym nie powiedziała, że to jest jakaś mała koszula. Zobaczycie zresztą w stylizacji. I też ma guziczki z masy perłowej. Popatrzcie na ten materiał. No cudowny materiał. Jaki piękny kolor tej koszuli. Super wygląda. No naprawdę jest w bardzo dobrym stanie koszula. Na mankietach też ma, koszulki, też ma guziczki z masy perłowej. Strasznie tu jest gorąco, wiecie, jeszcze wieczór tak się parno zrobiło. Huch, dlatego jestem tak ubrana, dosyć wyletniona, bo się nie da inaczej wytrzymać, słuchajcie, tutaj. No i teraz mam jeszcze jedwabną. Ta koszula prawdopodobnie też będzie dla Wiktora właśnie. Jest to jedwab 100%, koszula vintage w przepięknym kolorze, taki zielono-niebieski. Po angielsku to ten kolor się nazywa teal. Mam wrażenie, że w rzeczywistości jest on bardziej zielony niż widzicie go w kamerze. W kamerze wygląda trochę bardziej na niebieski. Bardzo piękna też koszula. Mogłaby też być jako damska oczywiście, ale jednak Wiktorowi się spodobała, więc idzie do niego. Słuchajcie, jeszcze koszula jedna, bluzka właściwie bardziej. Naprawdę się nazbierało tych bluzek i koszul. To były raz, dwa, trzy, cztery, pięć było, już teraz szósta.
6 koszul tym razem i bluzek. Marka Yas, i to jest znowu rozmiar niby S, ale ona naprawdę jest bardzo duża. Ona jest spokojnie też do L-ki. Będzie miała na pewno tutaj ponad 50 spokojnie w pachach. Patrzcie, jaka cudna koszula w takie serca i one są haftowane na takich rękawkach. No i w ogóle niesamowicie fajne guziki ma ta koszula. Patrzcie. Śliczna, z wielkimi rękawami. Ona jest biała, po prostu biała. Taka trochę robiona na ludową, ma kołnierzyk taki romantyczny. Przepiękna rzecz, naprawdę jest mega urocza. I od razu Wam pokażę tą koszulę i koszulę, którą ostatnio pokazywałam w filmiku, ale dzisiaj zrobię stylówki z nimi. Pokażę Wam te dwie koszule z taką spódnicą, która jest też nowością dzisiaj. Przesuper spódnica, słuchajcie. Marka jest taka 3 gwiazdki. Kto zna, to niech mówi, co to jest. Ja już się spotkałam z tym, że właśnie są 3 gwiazdki. Bawełniana spódnica w stylu takim właśnie rustykalno-etnicznym. Przesuper jest ta spódnica. Naprawdę, patrzcie. Myślę, że to jest taka od S do L rozmiar, ale bardziej SM bym powiedziała, bo trochę powinna być lekko chociaż zmarszczona, ale myślę, że o, że na L-kę by też była spokojnie. Także naprawdę uniwersalny rozmiar, piękny wzór tej spódnicy, naprawdę piękny. No i przymierzę Wam się do tej koszuli, będzie taki kontrast, bardzo ładny kontrast moim zdaniem. I do tego przymierzę Wam tą bluzkę również, bo to już jest w ogóle totalny odlot, jak ta bluzka pasuje na taki właśnie styl ludowy do tej spódnicy. No niesamowite. Kto oglądał niedawne filmiki, no to widział tą bluzkę właśnie. Ona jest też super materiał bawełniana od marki H&M. Starej H&M, czyli takiej właśnie super jakościowy, ręcznie nie, ale haftowany bawełnianym takim wzorem. No coś superowego i żeby trochę przełamać tą czerwono-białość, ten narodowy klimat, to użyłam tego paska, co też niedawno kupiłam w Janowie Lubelskim, takiego tkanego. Też super moim zdaniem to wygląda. Właśnie fajnie jest czasem coś tak przełamać. No i jestem ciekawa, który zestaw Wam się bardziej podoba. Czy tamta koszula z serduszkami jest na mnie trochę za duża, więc może to nie wyglądać za dobrze, ale zobaczcie, w dwóch zestawach. Trójnarodowy, powiedziałabym. Słuchajcie, teraz będziemy przechodzić już do sukienek. Tymczasem, moi drodzy, zaczyna się koncert ptaków. No i tak jak mówiłam, przechodzimy teraz do sukienek, które kupiłam. Zobaczcie, na tą na mnie nie, to nie jest nowa sukienka, ale chciałam Wam pokazać moją dzisiejszą stylizację, właśnie upałową, czyli ta sukienka z H&M, taka z tego bawełnianego muślinu, buty od Stuarta Waltzmana, czyli bardzo, bardzo markowe buty, które kiedyś kupiłam. Tak, w Artusie 94. Super, są bardzo wygodne. Słuchajcie, w upał przychodziłam cały dzień, bo to jest skóreczka taka mięciutka. No i naprawdę butom się nic nie stało, także wow. I teraz pójdą sukienki po kolei. Zacznę od czarnej, co ciekawe. Czarna sukienka jest w rozmiarze około L. Jest to len. Jest naprawdę fajna. To jest, słuchajcie, Jones New York Signature. Czyli to jest jakaś taka lepsza, naprawdę gruby len, bardzo gruby len. Jak ktoś lubi elegancję i chce na przykład mieć jakiś elegancki strój letni, taki wieczorowy bardziej, idzie do teatru, na jakieś wieczorne koncerty i tak dalej, no to piękna sukienka. Nie mogę znaleźć metki. Jest! Oczywiście, mam metki. Nie mogłam się do nich dokopać. 100% len. Tak. I bawełniana podszewka, także w ogóle ekstra, ekstra, ekstra. No i patrzcie, jaka piękna sukienka z takiego właśnie grubego lniu, długość midi, szerokie ramionczka, więc też fajnie, bo nie jest bardzo odsłaniająca. Ma podszewkę, więc te wzorki nie prześwitują na drugą stronę, bo od spodu jest właśnie, tak jak mówię, czarna podszewka. Bardzo piękna sukienka, słuchajcie. No na mnie jest on naprawdę dużo za duża, no ale może spróbuję z jakimś paskiem go ją Wam zmierzyć, żebyście mieli pojęcie o kroju sukienki. Jest typowo z klinów, linia taka lekko rozszerzana, a bardzo dobry krój sukienki, naprawdę dla praktycznie każdej sylwetki. Lecimy dalej. Teraz będą same letnie sukienki, takie naprawdę, naprawdę wakacyjne. Zacznę od sukienki w rozmiarze S. Ona, tu jest napisane XS, ale to jest spokojnie S. Na mnie jest dobra, jak widzicie.
Bardzo wąskie ma te gumki, ale ja zamierzam te gumki w ogóle totalnie poluźnić, bo nie wiem, kto zrobił takie obcisłe, żeby człowiekowi o nie jakichś bardzo grubych w tym miejscu rękach obciskało aż, ale to jest najmniejszy problem, takie gumki. Bardzo fajny materiał bawełniany i to jest też H&M. Bardzo ładne wzorki ma, bardzo ładne ma te paseczki, fajny krój, naprawdę super krój. No i wiecie co? Ostatnio robiłam dużo stylówek w stylu Old Money. To pierwsza stylówka będzie taka tradycyjna, z paskiem w stylu Old Money, jakieś sandałki. Ale zrobiłam też stylówki, żeby Wam pokazać, że nie trzeba wcale tak bez wyobraźni się ubierać, że o, musi być biały pasek, o, musi być jasny, skórzany, brązowy pasek. Wcale nie, właśnie można sobie fajnie, ciekawie, z fantazją podkręcić taką sukienkę i nadal być super eleganckim, ale trochę bardziej z wyobraźnią, trochę mniej takim od linijki. Wiecie co, ostatnio naprawdę oglądałam dużo inspiracji, bo próbuję rozbudować swoją działalność, jak wiecie, zmienić trochę profilowo, trochę rzeczy się dzieje, aż mnie zagłuszają te ptaki. Słyszycie, jak głośno niesamowicie śpiewają. Nie będę muzyki wstawiać, bo aż szkoda tego śpiewu. Wow. Wyjątkowo nie sąsiedzi i kosiarka, tylko ptaki. Dobra, słuchajcie, tymczasem dygresja. Ostatnio właśnie oglądałam bardzo dużo Instagrama i różnych rolek i tak dalej i aż mnie zadziwiło, jak nudne są wiele, nie wszystkie, oczywiście nie wszystkie, są też bardzo ciekawe osoby, które robią przecudowne rzeczy, artyści prawdziwi i super styliści, ale bardzo dużo jest takich straszliwie nudnych stylówek, jak wyglądać na bardzo bogatą, ale totalnie bez wyobraźni. Nie wiem, czy się też z tym spotkaliście, ale po prostu no naprawdę to jest tak nudne już. Bo co się wejdzie na jakąś rolkę, no, jakiejś kolejnej osoby, to jest to samo. Biały len, brązowy pasek, brązowa torebka, kapelusz, tutaj szerokie spodnie, tutaj no, naprawdę, no nie, no stwierdziłam, że kończę z tym, już nie robię takich stylizacji, bo nie będę kolejną osobą, która przynudza w ten sposób. Oczywiście wszystko to jest zgodne z zasadami stylizacji i tak dalej, ja tego nie krytykuję, tylko po prostu to jest nudne. Nie wiem, jak Wy uważacie, ale mnie to nudzi. Więc teraz ciekawa stylizacja. Niebieski przekornie z czerwienią. Pięknie pasuje czerwony do niebieskiego. Nigdy nie zestawiajcie czerwieni, a propos już stylizowania, czerwieni z czernią. Jest to błąd stylizacyjny, a powiem Wam dlaczego. Dlatego, że czerwień jest bardzo wyrazistym, pięknym, nasyconym kolorem, a czerń pochłania światło i gasi czerwień. Przyjęło się mówić, że czerwony i czarny wyglądają ładnie. Nie. Czarny gasi czerwień i każdy taki ostry kolor będzie gasił. Czerni się po prostu nie zestawia z takimi rzeczami. Czerń zestawiamy zwykle z bielą, nie bez powodu, bo to jest ta sama gama kolorystyczna. Szarość, czerń. Nawet czasem lepiej zestawić z granatem i z grafitem niż właśnie z kolorem mocnym, który będzie po prostu zgaszony. Także super będzie wyglądał czerwony właśnie z niebieskim na przykład, albo z każdym kolorem, który jest po przeciwstawnej stronie koła barw lub blisko siebie. Także taka bardzo niewymuszona letnia sukienka, raczej w stronę maxi, ale dla mnie jest taka jeszcze midi trochę. Sukienka przepiękna, bardzo cienka, jeżeli ona spokojnie do XL-ki nawet może być. Bardzo fajna z bawełny, marka Zancasone. Już zaczęli tam piłami nadawać, widzę. Typowa letnio, taka wakacyjna sukienka, ale ma piękne te kropeczki. Bardzo mi się podoba, jest subtelna, oczywiście odpinane rękawki. Oczywiście można ją nosić z paskiem jak najbardziej. Ja Wam tu pokażę, rzecz jasna, z paskiem, bez paska i tak dalej. No i do tej sukienki proponowałabym jedwabną halkę. Albo nosić ją na kostium kąpielowy, żeby było widać, że jest przezroczysta. Natomiast jak na miasto, to jednak z haleczką, bo jest totalnie przezroczysta, ale przeurocza. No i mam dwie prawie identyczne sukienki teraz, słuchajcie, to jest niesamowite. Tylko jedna jest fioletowa, a co ciekawe, naprawdę wydaje mi się, że to jest, że ten sam producent to szuł, ale to są dwie różne firmy. Patrzcie, tu jest napisane na Rough and Rose po angielsku. I też guziczki z masy perłowej, ten sam krój rękawków, falbany, ta jest jeszcze, tamta była maxi, ta jest midi, za kolanko. Piękne paseczki, fioletowo, jasny i ciemny fiolet na zmianę, bardzo mi się podoba. Dajcie znać, w której mi jest lepiej, czy w tej zielonej, czy w tej fioletowej. Śliczne są te sukienki, bardzo cienka bawełna, no i to są znowu takie właśnie sukienki, co
Trzeba by naturalną, cieniutką haleczkę pod spód, albo nosimy to po prostu właśnie na kostiumy kąpielowe w lecie i wtedy nie trzeba, prawda? No i zobaczcie, no identyczna sukienka, tylko zielona. Taka morsko-zielona, a firma się nazywa Marta. Naprawdę, to jest taka sama sukienka, no niczym się nie różni zupełnie. Tak samo robione rękawy, tak samo falbany wyglądają. Też są trzy falbany. Identico sukienka, w którym kolorze jest mi lepiej. Dajcie znać koniecznie, ale naprawdę super sukieneczki, bardzo fajne, przewiewne, wygodne. Ideały na upały. No, a ja dzisiaj rymuję jak porąbana, że tak powiem. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze coś, co będę odsprzedawać, bo się zdecydowałam odsprzedać jednak. Zastanawiałam się jakiś czas. Bardzo piękny żakiet Zary, ale mam drugi, taki trochę w innym odcieniu z H&M. Ten jest cały z wiskozy i ma wiskozową podszewkę, więc super. Taki chłodny odcień różu. To jest SM. No, większy na pewno nie, ale taka SKM-ka ewentualnie, świetny, bardzo jakościowy. Zobaczcie, jaka fajna jakość tej wiskozy w taki wzorek. Wiecie co, rzeczywiście dwóch różowych żakietów nie trzeba mieć. I jeżeli ktoś by miał ochotę, spodnie w rozmiarze S, spodnie palazzo, które kupiłam sobie niedawno całkiem. I wiecie co, stwierdziłam, że jednak ja tyle eleganckich spodni nie noszę, mimo że naprawdę to są super spodnie. Pokażę się tam Wam w przebitkach z jakiegoś filmiku. Są mega fajne, są bardzo szerokie, bardzo modne teraz. Naprawdę fajny, jakościowy materiał. I nie tanio je kupiłam na Vinted, bo ponad 100 zapłaciłam. Ale nie zarobię na nich, po prostu chcę je puścić dalej. Więc za tą samą mniej więcej cenę będę chciała je udostępnić. Są naprawdę super. Super fajny styl, ale wiecie co, ja naprawdę bardzo mało noszę w ogóle spodni. A już takich eleganckich stylówek ze spodniami, no to po prostu nie do końca jest mój vibe. Bardzo mi się podobały te wszystkie szerokie spodnie, ale chyba ja wolę takie bardziej sportowe kroje, jak chodzi o spodnie. A takie eleganckie spodnie, wiem, że to wygląda fajnie, ale po prostu to nie jestem ja. Więc niech lepiej skorzysta ktoś, kto bardziej wpasowuje się w tą estetykę. Słuchajcie, to chyba wszystko na dziś, tak? Wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobały stylówki i dajcie znać, jak się Wam podobały rzeczy, które dzisiaj mam. No, wszystko z nowych towarów, ale myślę, że było warto, bo naprawdę są piękne rzeczy, z super materiałów i naprawdę modne i w super stylu. Także zapraszam Was serdecznie na maila modaekokreatywna@gmail.com oraz na Vinted, które podlinkowane będzie pod filmikiem. Kochani, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia już w niedzielę w kolejnym filmie. Cześć!